Witam serdecznie wszystkich, Krzysztof z tej strony. Dziś jest ten dzień, gdzie ogłosimy wyniki konkursu na najlepsze hasło związane z marketingiem, z naszą działalnością. Chciałem Wam podziękować za bardzo liczne komentarze. W konkursie wzięło udział ponad 100 osób, naprawdę serce się raduje. I jeszcze raz serdecznie Wam za to dziękuję. Aby wybrać 3 najlepsze komentarze, powołaliśmy jury konkursu, w skład którego wchodzi Krystian. Cześć, witajcie, z tej strony Krystian z teamu Odkrywca Historii. Chcę wszystkim serdecznie podziękować za udział w naszym konkursie oraz życzyć powodzenia. Jak widzicie, jestem jeszcze w pracy, ale team Odkrywca Historii działa zawsze i wszędzie. I Wojtek, jak również moja osoba. Cześć koledzy i koleżanki. Zostałem poproszony o to, aby wziąć udział jako jury w konkursie hasła marketingowego u Krzysztofa w sklepie Odkrywca Historii. W związku z tym, że w komentarzach pokazało się bardzo dużo haseł, debatowaliśmy bardzo długo, no i mieliśmy naprawdę dylemat, które hasła wybrać, które hasło miało zająć pierwsze miejsce, które drugie, natomiast jakie trzecie. Udało nam się, no i chcieliśmy zaprezentować Wam teraz wyniki tego konkursu. Za trzecie miejsce w konkursie można było wygrać płyn konserwo oraz dodatkowo pudełko do monet, moneciarka Odkrywcy. To są nagrody dla osoby, która zajęła trzecie miejsce. Krystianowi przypadła ta miła rola, aby ogłosić, kto został trzecią osobą w konkursie. Kim? Tym razem nagrywam w troszeczkę innej scenerii, nieczynna linia kolejowa. Chciałem ogłosić, że nagrodę za trzecie miejsce otrzymuje pan Adrian Stróżak za hasło Historia bliżej niż myślisz. Serdecznie gratuluję. I co? Życzę wszystkim płytkich dołków. Jeszcze raz gratulacje. Trzymajcie się. Cześć. Za drugie miejsce, czyli drugi wytypowany przez nas komentarz, można było wygrać oto taką koszuleczkę z logo Odkrywca Historii. No i oczywiście też pudełko do monet z przegródkami, moneciarka Odkrywcy. Także ten zestawik jest do wygrania za drugie miejsce. A wyniki konkursu i wytypowanie drugiej osoby ma przyjemność Wojtek, który przedstawi je prosto z Warszawy. Czytałem wszystkie Wasze komentarze. Moim zdaniem najlepszym hasłem jest tu przeszłość spotyka się z przeszłością. Proponuję je na miejsce drugie. Serdecznie pozdrawiam z Warszawy. Pierwsze miejsce w konkursie nagrodzone jest digerem, nożołopatką. Do wyboru będzie rękojeść albo czerwona, albo czarna. No i oczywiście pudełko do monet. Także ten zestawik za chwilę trafi do osoby, która wytypowała według nas najbardziej trafny komentarz, który wykorzystamy w marketingu. Nagrodę główną w konkursie uzyskuje pan Bogdan Więckowski za komentarz, czyli hasło, które będziemy wykorzystywać minimum do końca roku, i ty możesz zostać odkrywcą historii. Serdecznie gratuluję głównej wygranej. Bardzo dziękuję wszystkim za udział w konkursie. Jest mi bardzo miło, że wystartowało i chciało oddać aż tyle osób.
Pojawiło się ponad 100 komentarzy. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję za udział w konkursie i jednocześnie zapraszam już Was do następnego konkursu, który zostanie ogłoszony w następnym tygodniu. Dziękuję Wam również za oglądanie moich filmików. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zostawcie subskrypcję i naciśnijcie dzwoneczek.